Dzisiaj czwarty odcinek z serii jak rozmawiać o swoim biznesie, o nowym projekcie na LinkedInie ze swoją grupą odbiorców. Dzisiaj chcę się skupić na liczbach. Ten biznes, który ja zacząłem, ta nowa działalność, nowa spółka, którą założyłem ze wspólnikiem, jest bardzo mocno policzalna, jest bardzo mocno wymierna. Można przedstawić liczby w sposób konkretny, udowodnić tymi liczbami to, co chcemy udowodnić, żeby przekonać inwestorów do naszego rozwiązania. I to Ci właśnie chcę zaproponować. Zdaję sobie sprawę z tego, że może nie każdy biznes jest tak bardzo policzalny w tym sensie, że na liczbach, w procentach, w tysiącach złotych jesteś w stanie pokazać pewną korzyść, którą odniesie klient ze współpracy z Tobą, ale jeżeli tylko masz możliwości, daj mi liczby. Liczby się łatwo zapamiętują. Liczby sprawiają, że ludzie zaczynają sobie wyobrażać, szczególnie jeżeli te liczby dotyczą pieniędzy, ich inwestycji, zaczynają sobie wyobrażać, że już trochę korzystają z tych owoców swojej pracy, a w tym wypadku owoców swojej inwestycji. Dlatego daj mi liczby na różne sposoby, pokaż mi procentowe zyski, pokaż mi średnią inwestycję, pokaż mi, co robią inni inwestorzy, inni klienci. W każdym razie operuj liczbami tak często, jak to się tylko da zrobić, bo te liczby za Ciebie wykonają część roboty. Krótki odcinek dzisiaj, ale myślę konkretny. Przygotuj sobie te liczby, które możesz pokazać dużej publiczności, dużym odbiorcom, aby przekonać ich do tego, żeby zaangażowali się w Twój projekt. Pomyśl, jakie parametry mogą być wyrażone liczbowo i sprawią dobre wrażenie na Twoich klientach. Co oszczędzam, co zyskuję, gdzie jest ryzyko, ile mogę zarobić, ile średnio zarabiają ludzie w mojej sytuacji, to byłyby te cztery pierwsze kryteria, które ja wziąłbym pod uwagę. Dzięki piękne, wszystkiego dobrego, to były moje 2 minuty.